Cześć widzowie, to jest kanał Cyna i Ofy, jestem Michał i witam w kolejnym odcinku, który będzie totalnie niemerytoryczny, będzie rzucie szmat i opowiadanie głupot. Wiem, że w kolejce czekają poważne odcinki, ponieważ mam do zrealizowania relacje z zawodu Fry for Rattle. Mam odcinek o przeróbkach Sara, będzie też odcinek o magazynkach HR-owych, ponieważ zdążyłem im zgromadzić ich już całkiem sporą skrzynkę. Nie wszystkie z tym karabinem współpracują dobrze, więc również o tym będę opowiadał. Natomiast dzisiaj, w związku z tym, że wczoraj spędziłem bardzo sympatyczny wieczór w towarzystwie osób, które kompletnie nie mają nic wspólnego ze strzelectwem i spożywaliśmy rozmaite rozrywkowe napoje, to jak to mówią, war and vodka doesn't mix. Jak byłem mały, grałem w taką grę Comanche The Maximum Overkill i tam był jedna z misji, w których starcie prowadziło się z pijanymi oddziałami przeciwnika, który nie umiał się posługiwać bronią. Ja wyciągnąłem z tej gry wnioski, mianowicie w momencie, kiedy jest alkohol albo jestem na kacu, albo jestem w inny sposób jakiś upośledzony psychofizycznie, to sejf jest zamknięty, szafy są pozamykane, klucz jest schowany do najgłębszej szuflady. Nie mieszamy wody i broni, także dzisiaj nie będę pokazywał wam nic, co strzela. Nie będę dzisiaj jechał na strzelnicę, nie będę dzisiaj w ogóle nigdzie jechał, tylko po prostu siedzę i nagrywam dla was ten odcinek, który będzie o tym, czego nie zobaczycie na tym kanale. To będą tylko trzy pozycje. Miejsce trzecie. Rewolwery. Rewolwery to jest taka broń, z którą ja od zawsze mam bardzo prosty problem. Mianowicie rewolwery po prostu są brzydkie. W moim osobistym, personalnym odczuciu ja nie znalazłem jeszcze rewolwera, który wyglądałby przyzwoicie. Co prawda są jakieś nowe, wydziwnione konstrukcje, jakieś Rino, jakieś tam wynalazki, które powiedzmy, że zaczynają nieco przypominać jakąś w miarę ładną broń. Natomiast ja zupełnie nie odnosząc się do technicznych cech tej broni, czyli małe pojemności magazynków, problem z uszczelnieniem połączenia komory z lufą. No wiadomo, tam zaraz ktoś mi powie, że są producenci, którzy już rozwiązali ten problem. Natomiast dla mnie po prostu wzięcie rewolweru do ręki jest o tyle problematyczne, a jeszcze bardziej problematyczne jest umieszczenie go w swojej kolekcji, że po prostu żaden mi się nie podoba. Jeżeli macie propozycję jakiegoś rewolweru, bo oczywiście nie śmiem nawet twierdzić, że znam nawet procent przekrojowo tej broni, to proszę napiszcie mi o tym w komentarzach, a nóż widelec ktoś mnie przekona. Jeżeli chodzi o rewolwery, jest w ogóle ciekawa sytuacja, dlatego że temat rewolwerów uniwersalnie, jak bumerang, wraca zawsze pod materiałami dotyczącymi strzelania czy elaboracji z amunicji 10 mm auto. Dlatego że zawsze znajdzie się jakiś śmiałek, który napisze: no 10 mm fajnie, mocny, ale tam plus P44 Magnum albo jakiś tam Kasul to strzela mocniej, kopie mocniej i w ogóle gówno wiesz i w dupie byłeś, gówno widziałeś. No także okej, ja na te komentarze i tego typu zaczepki nie reaguję, natomiast nie powoduje to, że moja chęć do posiadania czy też strzelania z rewolweru rośnie. Także jeżeli macie taką propozycję, czekam na komentarz i kąśliwe uwagi. Miejsce drugie, strzelby. Otóż muszę wam coś wyznać, mianowicie na moim patencie mam tylko PK. Nie mam strzelby, nie zrobiłem jej celowo. Powodów, dla których tak się stało, jest kilka. Ja w sumie nie zamierzam się z niczego tłumaczyć. Po prostu nie lubię strzelb. Nie podoba mi się idea strzelania wiązką śrutu. Jak sami zauważyliście, jaram się bronią zaawansowanymi, w szczególności z mechanicznymi i zaawansowanymi przyrządami celowniczymi. I jakoś tak idea strzelania po prostu wiązką, która przykrywa mi jakieś tam pole, zamiast trafiać w wyznaczony punkt, jakoś do mnie nie trafia. Ja ze strzelbami miałem jakieś tam doświadczenie w związku z tym, że mam czy też miałem niestety w rodzinie myśliwych
I była to jedna z pierwszych broni, z którą miałem kontakt i na żywo cokolwiek z niej wystrzeliłem. Natomiast doświadczenia te nie pozostawiły we mnie jakiegoś pozytywnego śladu. I głównie przez samą naturę działania tej broni niestety ja strzelbę umieszczam na niskiej pozycji, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo pojawienia się na tym kanale. Miejsce drugie, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że tak jak słyszycie, zapewne oglądacie, zaczynam się interesować zawodami dynamicznymi i niestety z przykrością stwierdziłem, że wiele fajnych zawodów organizowanych jest w formule Trigun, czyli że tam mamy pistolet, karabin, no i mamy tę nieszczęsną strzelbę. I to jest być może jedyny powód, dla którego strzelbą mógłbym się zainteresować. Być może uzupełnię sobie patent i pozwolenie o tę nieszczęsną strzelbę, jeżeli nie znajdę w tych formułach, które mnie interesują, czyli albo karabin, albo pistolet plus karabin, odpowiednio dużej ilości zawodów o ciekawej formule, to strzelba, powiedzmy, ma niewielką szansę z tej listy, którą wam dzisiaj tu prezentuję, się wyrwać. Miejsce pierwsze, bullpupy. Bullpup to jest dla mnie tak absurdalna rzecz, jak obrazy malowane przez Salwadora. To jest dla mnie karabin, który dali pod wpływem jakiegoś ostrego kwasu i na pewno w stanie jeszcze gorszym niż ja się dzisiaj znajduję o poranku po wczorajszym wieczorze, namalował coś takiego, co jest jakimś kompletnym pokrzywieniem, jakimś miksem, jakimś glitchem, jakąś awarią po prostu wizualną tego, co widzę. Ja patrząc na bullpupa zastanawiam się, czy mi się coś w głowie zwarło, czy to na pewno wszystko jest w porządku, czy ten karabin uległ jakiejś katastrofalnej awarii i coś tam się poprzemieszczało. Oczywiście, że zaraz znajdą się tacy, którzy powiedzą, że ale słuchaj, bo to w kompaktowej formie można zmieścić te 5 cali dużej lufy, no i że on jest taki zwarty i fajny i w ogóle. Wiadomo, że techniczne argumenty można mnożyć, tak, że do dupy spust, bo te długie szyny spustowe jakby nie wpływają pozytywnie na odczucia na spuście. No i najważniejsza dla mnie rzecz, czyli dla eksperymentatora, elaboranta, to w momencie, kiedy strzelam z STG albo z Sara, albo nawet z jakiegoś tam Aera dowolnego, czy z Galila, który zresztą ma komorę frezowaną z kawałka kowadła, to wiem, że jeżeli tam coś pójdzie źle, to, że tak powiem, ta niekontrolowana eksplozja będzie jednak miała miejsce kilkadziesiąt centymetrów od mojej twarzy. W momencie, kiedy komora nabojowa w momencie strzelania znajduje się tutaj, ja już nie czułbym się tak pewnie i dla mnie jest to oprócz tego wizualnego absurdu, który mam w głowie patrząc na tą broń, to jest zupełnie praktyczny powód, dla którego ja dla bullpupa w swojej kolekcji miejsca nie widzę i niniejszym zajmuje on pierwsze miejsce broni, których na pewno na tym kanale nie zobaczę. To wszystko w tym głupawym podsumowaniu. Jak znajdę trochę czasu, zacznę montować pozostałe odcinki, o których mówiłem. Jeżeli macie jakieś uwagi albo propozycje tego, co chcielibyście na kanale zobaczyć, to bardzo proszę powiedzieć mi o tym w komentarzach. Zbliżamy się do 2000 subskrybentów, co uważam przy mojej skali działalności, totalnym braku sponsorów i takim, nazwijmy to, dorywczym zaangażowaniu w tę działalność, wydaje mi się całkiem niezłym wynikiem po roku działalności tej instytucji. Także bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Proszę o propozycje i tematy. Na miarę możliwości będę je realizował, pod warunkiem, że nie będą dotyczyły rewolweru, bullpupa ani strzelby. Cześć!